nadzieję, że dzisiaj ktoś się do mnie dołączy do tej pierwszej noworocznej. W nowym roku, w 2021 kawki. Ja oczywiście z kawą. Widzę, że już jest pierwsza osoba. Dajcie znać, czy jest wszystko w porządku. Może teraz cisza muzykę, ale czekam tylko, aż się dołączycie. Dzisiaj pierwsza kawka, słuchajcie, miało być w ubiegłym tygodniu. Niestety podziało się, zaraz wam opowiem, co się stało. Także myślę, że dzisiaj też będzie fajny temat. Dzisiaj będzie wrócę do tematu, który miał być w ubiegłym tygodniu, bo pomyślałam sobie, że... O, jest już Karina. Cześć! Fajnie, witaj z kawką. Dzień dobry. Bo pomyślałam sobie, że zaraz się będzie kończyć muzyka, bo pomyślałam, że muszę wrócić do tego tematu, bo zazwyczaj właśnie te nasze postanowienia noworoczne, które gdzieś tam planujemy, po tygodniu, po dwóch, gdzieś tam idą w kąt, a to jest dobry moment właśnie, bo dzisiaj jest prawie 14 dni, mamy dzisiaj 13. Dobra dziewczyny, fajnie, cieszę się bardzo, że jesteście. Czekajcie tylko, macie kawkę, już widzę, że jesteście. Dajcie znać, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko jest ok. Ja tylko jeszcze rzucę okiem tutaj, bo chciałabym też udostępnić od razu, żeby było nas więcej. Czekajcie, zaraz udostępnię tylko u siebie na profilu. Ok, poszło. Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jest Was już troszeczkę, cieszę się bardzo. Dziewczyny, witajcie na nowej kawce, mojej środowej, wirtualnej, w 2021, pierwsza kawa, kurczę, dopiero 13, ale dzień, kurczę, 13 stycznia. Witaj Iwonko. Tobie również miłego dnia. Słuchajcie, no po ubiegłym tygodniu rzeczywiście musiałam wszystko odmówić, ponieważ dzień wcześniej, we wtorek, idąc po prostu gdzieś tam po warzywka na ryneczek, gdzieś nie zauważyłam krawężnika po prostu. Prawda jest taka, że to jeszcze było jeszcze tak... Chciałam po prostu zrobić fantastyczne zdjęcie, bo akurat rynek, który się znajduje z warzywami, jest bardzo blisko jeziorka. I kiedy wysiadłam z samochodu, to widok ośnieżonych gór, to było coś przepięknego, to było tak cudowne. Ja tych widoków tu widziałam bardzo dużo, a zresztą tego dnia i tego poranka wtorkowego była bardzo duża przejrzystość i pomyślałam sobie, kurczę, no nie, ja muszę to nagrać, ja muszę to, słuchajcie, uwiecznić i zaraz Wam dać i tak dalej. I oczywiście takich filmów i zdjęć mam tysiące w telefonie, ale co tam, nieważne, to był moment, chwila. No i właśnie szłam, gdzieś tam już załączałam telefon i kurczę, nie zauważyłam i się potknęłam tak porządnie, że skręciłam po prostu kostkę. Także cały tydzień byłam unieruchomiona i rzeczywiście, no szczęście, że to nic poważnego. Oczywiście weszły w ruch, słuchajcie, babcine takie sposoby, czyli kapusta, nie wiem, czy macie taki, ale bardzo, bardzo polecam kapusta, liście z kapusty na opuchnięte kostki kolana, bo ja już to przerobiłam, także jeśli macie coś takiego, taki problem, to naprawdę to działa. Rzeczywiście kostka mi napuchła, w ogóle cała stopa. No i rzeczywiście te okłady z kapusty, to słuchajcie, robiłam plus miałam. No, oczywiście dodatkowo jakieś tam silne środki przeciwbólowe. Miałam te okłady 3 razy dziennie, robiłam sobie przez właściwie do niedzieli, czyli dokładnie chyba 4-5 dni. A nie chciałam pójść na pogotowie, choćby z tego względu, że tego dnia było święto. Pomyślałam sobie, a we wtorek to zaczekam, zobaczymy, może to nic poważnego. A słuchajcie, w środę u nas było wielkie święto.
wielkie święto, bo to był szósty Trzech Króli. Tutaj jest Befana, czyli święto narodowe Włoch, więc nie byłoby szans w ogóle coś tam zrobić, więc zadzwoniłam do naszej lekarki, no i ona powiedziała, że poczekaj chwilę, zobacz, zorientuj się. No i tak rzeczywiście czekałam z dnia na dzień, czekałam z dnia na dzień, okładałam, słuchajcie, tą kapustę, silne środki przeciwbólowe, przeciwzapalne i dzisiaj muszę Wam powiedzieć, no oczywiście mam opaskę, już chodzę od wczoraj, tak, żeby się też nie przemęczać, jeszcze nie wychodzę na zewnątrz, ale już chodzę, jest już lepiej, znacznie lepiej. Cześć Klaudia, witaj serdecznie, cześć Kasiu. Cześć Renia, witaj Bożenko, cześć Agatko, bardzo, bardzo się cieszę, że jesteście dziewczyny. No i to tak się u mnie podziało, a to się wiąże z tego, z tym, że ja jestem oczywiście osobą, która chce robić 10 rzeczy na raz, aby szybciej, aby do przodu. No i właśnie to się często dzieje, to akurat był przykład taki, że no właśnie, kiedy mąż mi potem mówił, no ale przecież masz tych zdjęć i filmów 10 tysięcy, po co ci kolejne? Ale słuchajcie, to był moment, to była chwila. No i kurczę, tak byłam zauroczona tym rzeczywiście widokiem ośnieżonych gór, pięknego jeziora. Chciałam to uwiecznić i ci pokazać i niestety coś takiego się podarzyło. Ale to nic dziewczyny, bo zawsze mówię, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja wykorzystałam ten czas, za chwilę Wam powiem jak. A dziś chciałabym, słuchajcie, wrócić do tematu, bo właściwie nagrałam podcast. Nagrałam podcast, słuchajcie, we wtorek po południu z tą bolącą nogą. Zresztą cały tydzień byłam też i w łóżku. Z bolącą nogą, żeby właśnie tak w jakiś sposób wynagrodzić Wam tą środową kawkę. Bardzo, bardzo było mi przykro, bardzo chciałam ją poprowadzić, no ale trudno. I rzeczywiście ten okres tych, powiedzmy, tego tygodnia leżenia w łóżku wykorzystywałam na wcale nie na czytanie książek, słuchajcie, wcale nie na oglądanie filmów, tylko na nagrywanie podcastów, czyli pisałam teksty krótkie, bo chodziło mi o to, żeby to nie było, słuchajcie, długie, 30-40 minut, bo kto to będzie słuchał, tylko pomyślałam, że to będą 6-10 minutówki, max, jeden ma chyba 12. Po to, żebyś, nie wiem, cokolwiek robisz, nie wiem, odkurzasz, myjesz naczynia, moment, chwila, żebyś rzeczywiście posłuchała. A to są bardzo, bardzo wartościowe, uważam, że są bardzo wartościowe, krótkie, ale bardzo wartościowe, że tak powiem, samo mięcho, które pokazuje właśnie problemy, myślę, że związane głównie z rozwojem osobistym. I łącznie nagranych jest już 8, cała ósemka jest już na YouTubie, także zapraszam Cię koniecznie na mojego YouTuba. Ja sukcesywnie oczywiście będę je dawać na, słuchajcie, na Facebooka. Na Facebooku jest bodajże tylko 3, ale słuchajcie, są właśnie, pierwszy to jest o tym postanowieniach noworocznych, potem jest o biznesie online. Biznes online będzie w przyszłym tygodniu na środowej kawce, bo na ten temat chcę porozmawiać, bo coraz więcej osób, a to związane też jest i z pandemią, coraz więcej osób zaczyna robić te rzeczy, zaczyna robić rzeczy i uważam, że w ogóle wszystko, co jest online, to jest przyszłość, więc warto być na tej kawce. No i jest na temat samoakceptacji i na temat samoakceptacji jest chyba już na Facebooku, a na YouTubie już druga część, bo uważam, że to jest temat, który nie do wyczerpania, więc to jest druga część. Jest, nie odkładaj niczego na potem, jak nie przyjmować się krytyką. Jest na temat stresu, słuchajcie, jest na temat stresu. Z mojego doświadczenia, wszystkie rzeczy, które tam napisałam. No i oczywiście pewności siebie. I tam w miarę będzie, będą jakieś tam różne tematy krótkie. Oczywiście na temat tych rzeczy, na temat krytyki, na temat stresu, na temat pewności siebie, na temat asertywności. To będzie kilka, to będzie kilka. Wiadomo, że asertywność, nie jesteśmy w stanie na temat na przykład asertywności mówić 5 minut, bo to jest raczej niemożliwe, więc przypuszczam, że to będzie kilka krótkich podcastów, nagrań,
Po to właśnie, żeby te najważniejsze rzeczy wyciągnąć, żeby to, wiecie, nie było takiego gadania, 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 tylko konkretne rzeczy. Także myślę, że Wam ta forma się podoba. Zresztą to, co piszecie i to, co oglądałyście w poprzednich, to, co nagrałam ten pierwszy postanowienie noworoczne, bardzo Wam się podobało. Bardzo Wam się podobało. A też i wykorzystuję czas, znaczy moment. Wykorzystałam ten moment, że leżałam w łóżku, pomyślałam sobie, kurczę, no nie będę przecież czytać książek albo non-stop teraz, albo w ogóle, nie wiem, oglądać filmu, bo to dla mnie, kurczę, strata czasu. A dwa, że kurczę, no miałam takie plany, no miałam takie cholera plany. I niestety też odmówiłam, słuchajcie, nie tyle kawkę, ale też i spotkanie z kobietą, które miało być pierwsze spotkanie z kobietą, Polki są fajne, z moim gościem. Niestety musiałam odmówić, bo no, dobrze, że odmówiłam, bo nie byłam w stanie tego poprowadzić, ale też byłam zaproszona na wywiad u Marzeny Żuławik. Też niestety musiałam odmówić, bo nie byłabym w stanie tego rzeczywiście. Ja w ogóle to jestem po raz pierwszy dziś wymalowana od tygodnia. Taki lekki makijaż, troszeczkę włoski podcięte, także jest ekstra. Dobra, zaczynam. Ja powiedzmy, że ja od dziś, może nie od dziś, wracam do gry. Wracam do gry. Śmieję się oczywiście. Dobra, dziewczyny, fajnie, jest Was już bardzo dużo. Cieszę się bardzo. Dziewczyny, a. No właśnie, no właśnie, i teraz powinny być takie, wiecie, da-dam, 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 kto będzie fantastycznym moim gościem. Bo ten gość, który miał być w ten poniedziałek, no nie jest przesunięty na ten poniedziałek, bo ja umawiam na kolejne tygodnie i nawet jeśli coś wypadnie gościowi, czekajcie, muszę nogę jednak położyć ją na krześle, bo jednak tak, bo mam opaskę uciskową, ale jednak tak troszeczkę mnie ciągnie. Będę trochę taka krzywa, ale trudno. Więc ten gość, który był umówiony, to nie jest tak, że przechodzi na następny dzień, tylko po prostu jest umówiona następna kobieta i trudno. I z tą osobą, która miała być w ten poniedziałek, w ten poniedziałek będę miała chyba spotkanie dopiero w lutym. Dopiero w lutym. Także no trudno. Spotkamy się w lutym. A teraz poniedziałek. Poniedziałek będzie taka kobieta. Będzie taka kobieta. Znacie ją. Znacie ją. Będzie to mądra babcia. Wiecie kto? Mądra babcia. Mądra babcia, czyli Beata Borucka. Kobieta. To jest normalnie wulkanem, wulkanem. Ja z nią wczoraj rozmawiałam. Ach, słuchajcie, rozmowa kilkuminutowa, a daje Ci taką energię, taki optymizm, takie pozytywne nastawienie w ogóle do życia. Takie wszystko nagle się staje proste i takie, tak, no pewnie, że zrobię, no jak nie zrobię. No mówię Wam, to jest niesamowite, fantastyczna kobieta, więc ja dziś po południu tworzę wydarzenie z mądrą babcią, z Beatą Borucką. Beata to jest w ogóle, słuchajcie, była menedżerem w międzynarodowych korporacjach, jest coachem, trenerem biznesu. W 2017, Boże, co ja mówię, 2017 dostała tytuł Kobiety Roku w dziedzinie coachingu i edukacji dla dorosłych. I dziś prowadzi swoją telewizję Silver na swoim Facebooku Mądra Babcia. Wejdźcie, wy ją zresztą znacie. A muszę Wam powiedzieć, że już nie pamiętam, ale wiele z Was do mnie pisało. Rozmawiam z kobietami gdzieś tam na prywatnie, to pisałyście do mnie, kurczę. Aby jakbyś tak zaprosiła mądrą babcię, a ja, to, słuchajcie, to było jeszcze w zeszłym roku, gdzieś tam chyba był październik, pomyślałam sobie, no gdzie, no ja taka malutka, no, że ona się w życiu nie zgodzi, w życiu się nie zgodzi. Ale co? Jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz, więc oczywiście napisałam, Beata mi odpisała. Super, Agata, po prostu wow. Klaudia też zna, jał. Super.
No i Beata odpisała i żeśmy ustaliły termin bez problemu. Mało tego, dziewczyny, ja jestem zaproszona do jej telewizji Silver, także mamy też ustalić termin, przypuszczam, że to będzie gdzieś tam luty, bo ona tak samo umawia spotkania jak ja gdzieś tam w przód. No i zobaczymy, co się z tym wszystkim podzieje. Najważniejsze, że mamy spotkanie, także dzisiaj ja, dziewczyny, będę tworzyć to wydarzenie z Beatą i widzimy się oczywiście w poniedziałek o 21. Swoje spotkanie, jestem po prostu niesamowicie pozytywnie nastawiona, bo ta kobieta mnie tak nakręciła pozytywnie, tylko telefonicznie, że wow. Także nie wiem, co się będzie działo na spotkaniu. Nie wiem, co się będzie działo. Dobra, to tyle. To tyle. Cześć, Edyta. Dziewczyny, super. Panie, cześć, Aniu. Dziewczyny, a dziś chciałabym wrócić na moment do tego mojego podcastu, który nagrałam na temat postanowień noworocznych. Chciałabym, żeby ta kawka nie była tak strasznie długa. Już jest 16 po. Czekajcie, dajcie się kawę napić. Czekaj, bo tu Irenka coś napisała fajnego, a mi przeskoczyło. Momencik. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Irenko. Tak, powoli książka moja się sprzedaje. Cieszę się bardzo. Wiadomo. Na wszystko potrzeba czasu i cierpliwości. Cierpliwości niestety dziewczyny nam bardzo często brakuje. I właśnie to jest związane z tymi postanowieniami noworocznymi. I ja właśnie chciałabym wrócić na moment do tych postanowień, mimo wszystko, że na pewno żeście odsłuchały ten podcast, ale bardzo często jest tak, że gdzieś tam na początku planujemy i właśnie ten nowy rok, nowy tydzień, poniedziałek, nowy miesiąc zawsze jest jakimś tam wyznacznikiem tego, żeby coś zacząć nowego, coś zacząć, coś rozpocząć i dobrze, bo muszę Wam powiedzieć, że zawsze to jest jakiś tam początek. Uważamy, że to, co było, to jakby już wiecie, no, podziało się i tak, ale jak teraz zaczniemy, to na pewno nam wyjdzie. No i okazuje się rzeczywiście, że nie jest tak do końca, bo popełniamy mnóstwo błędów, które są powielane oczywiście z roku na rok. Ja muszę Wam powiedzieć, że dotychczasowe wyzwania, które gdzieś tam zaczynałam, czy wyzwania jakieś tam cukrowe, czy raczej chyba nie zaczynałam, słuchajcie, nawet od poniedziałku, nawet nie od początku miesiąca. Zawsze gdzieś mi tam wstrzeliło do głowy, gdzieś tam pamiętam, wyzwanie córkowe zaczęłam od chyba 23 maja, nie, już nie pamiętam. Nawet chciałam zacząć, też jest odwołany na grupie Żyj Trendy w tej chwili, wyzwanie na temat nawyków. Chciałam je zacząć od piątku, słuchajcie. Ja w ogóle jestem trochę chyba inaczej działam, bo uważam, że znaczy, nie wiem, czy poniedziałek jest dobrym wyznacznikiem, czy piątek. Dla mnie każdy nie jest dobry. Czy od piątku, czy do piątku, czy od poniedziałku do poniedziałku. Nie ma znaczenia. Zaczynasz po prostu i robisz. I tyle. Ale bardzo dużo jest takich osób, szczególnie właśnie na ten nowy rok. Jesteśmy takie, słuchajcie, zdeterminowane, takie podjarane, że właśnie nie, ambitne, że no teraz to już na pewno, teraz to na pewno nam się uda i teraz jak zaplanujemy, to już w ogóle wszystko tak poleci leciutko, że szok. No i oczywiście z tym różnie bywa. Pierwsze dni są, wiecie, jesteśmy podjarane, a już drugi tydzień, trzeci tydzień jest już gorzej. Ale całe szczęście, słuchajcie, całe szczęście, że Facebook teraz tak działa, słuchajcie, jest mnóstwo grup i to się wszystko rozrosło dzięki pandemii. Porobiło się mnóstwo grup i rzeczywiście bardzo dużo osób teraz, to, które ja obserwuję, ale widzę, że wy też, bo my jesteśmy praktycznie we wszystkich grupach, dużo osób jest też, tych osób, które są u mnie, są też w innych grupach i bardzo dobrze. I one, słuchajcie,
zaczęły gdzieś swoje wyzwania, czy sportowe, czy odżywiania, czy jeśli chodzi o rozwój. Jest tego mnóstwo i to jest 30 dni, 90 dni, wyzwanie, nie wiem, 21 dni. Jest tego mnóstwo i bardzo dobrze i tego trzeba się trzymać. Trzeba się dokleić do takiej grupy, słuchajcie. Trzeba się dokleić, być aktywnym, bo rzeczywiście w grupie siła. Samemu ciężko jest. Samemu jest ciężko, bo łatwo się poddać, bo nie masz tego, nie masz takiego, wiesz, takiego kija nad sobą, który by gdzieś tam cię ciągnął. A jeśli jesteś w grupie, jeśli jesteś aktywna, to wcześniej czy później nawiążesz jakieś kontakty i zbliżysz się czy do jednej osoby, czy do kilku osób, które będą cię ciągnąć do góry i też w taki sposób nawiążesz jakieś tam znajomości, nowe przyjaźnie. W taki sposób, jak ja zaczęłam, powiedzmy, w zeszłym roku, także to była dokładnie podobna sytuacja. I dobra. Myślę, czekajcie. A, no i teraz tak, pomyślałam sobie, że oczywiście nie będę powtarzać to, co było na podcaście, bo jeśli macie ochotę, to go odsłuchacie. On jest na Facebooku, jest na YouTubie. Ale chciałabym tylko przypomnieć, dlaczego tak się dzieje. Dlatego, że chcemy zmienić wszystko naraz. Chcemy zmienić wszystko naraz i tak jak teraz ten, tak, 1 stycznia, nowy rok, 2021. Każdy jest już tak zmęczony tym rokiem, kurczę, gdzie jest pandemia, wirus, że już ma serdecznie wszystkiego dość. I myśli, że nie wiem, z 1 stycznia 2021 zmienia się wszystko. Jak on zmieni myślenie, to już po prostu będzie w ogóle wszystko gicio i... No i tak jesteśmy taki nakręceni przez ten tydzień, dwa, a potem gdzieś tam emocje nam opadają i w tym momencie narzucamy sobie bardzo dużo różnych, słuchajcie, rzeczy do zrobienia, że chcemy właśnie zmienić, chcemy się odchudzić, chcemy się zdrowożywiać, chcemy otworzyć firmę, chcemy zmienić na przykład pracę, chcemy zmienić coś tam u siebie w domu, chcemy, wow, nie wiem, przeczytać nagle 5 książek tygodniowo. Co nigdy wcześniej tak żeśmy nie robiły. Na przykład, tysiące rzeczy sobie nakładamy, no i rzeczywiście, słuchajcie, ja uważam, że kartka jest w stanie przyjąć wszystko, bo nie tyle trzeba myśleć, to co się chce zrobić, trzeba to jeszcze napisać, ale jak ja zawsze mówię i to też w podcaście jest, powiedziałam, że kartka przyjmie wszystko, możemy napisać wszystko, dziewczyny, co się tylko da, żeby tam wyciągnąć setkę rzeczy, które trzeba zrobić. Natomiast patrzmy na te rzeczy realnie. Także nie wszystko naraz i to jest właśnie problem, że nałożymy sobie mnóstwo rzeczy do głowy i to powoduje, że w którymś momencie się udławimy tym wszystkim, bo to jest niemożliwe, żeby zrobić wszystko naraz. To jest niemożliwe. Ja Wam dam prosty przykład, bo nawet powiedzenie komuś, że oj, chcę schudnąć, na przykład, chcę schudnąć. I tak, muszę schudnąć, na przykład kobiety tak mówią, nie, ja w tym roku to ja muszę schudnąć. Takie muszę schudnąć to jest takie, wiecie, hasło rzucone, które nic nie znaczy, nic nie znaczy, no, kompletnie nic nie ma, nie ma znaczenia kompletnie, bo po pierwsze, musisz schudnąć, to musisz sobie powiedzieć, dobra, okej, chcę schudnąć. Ile chcę schudnąć? 10 kg. 10 kg. Jeśli chcę to zrobić zdrowo, no to muszę zrobić 10 kg. Żeby to było tak zdrowo, w miarę, to kilogram tygodniowo. Ten kilogram tygodniowo to jest 2,5 miesiąca. Ok, potrzebne mi jest to 2,5 miesiąca. No jeżeli od razu już widzimy, Jezu, 2,5 miesiąca, tyle trzeba czekać. Nie no, kurczę, mycia teraz. To już mamy blokadę, ale się nie da. Nie da. Jeśli chcesz to zrobić szybko, to wszystko potem przyjdzie ci z nawiązką, przyjdzie ci efekt jojo. Jeśli masz to zrobić zdrowo i trwale, musi upłynąć czas i musisz się do tego jakby przyzwyczaić. Ale też nie wszystko, bo co to znaczy 2,5 miesiąca? To znaczy, że mniej więcej, słuchajcie, mówię to ogólnikami, ale mniej więcej potrzeba ci na to 2,5 miesiąca. No dobra, skoro ja będę chudnąć tygodniowo, kilogram tygodniowo, zajmie mi to taki czas. No dobra, ale w związku z tym, co ja mam zrobić, żeby schudnąć ten kilogram? Do tej pory miałam problem, więc nie chudłam, więc teraz coś muszę zrobić. Pierwsze, muszę zacząć ćwiczyć.
Dwa, trzy razy w tygodniu, na ile sobie mogę pozwolić. A druga rzecz, myślę, że ważniejsze niż ćwiczenie, ćwiczenia wspomagają, myślę, że to odchudzanie. Muszę zacząć się zdrowo odżywiać, albo pójść do dietetyka, który mi ustali dietę. Jeśli on mi ustali dietę, to muszę zrobić, słuchajcie, zakupy. Muszę zrobić menu, które, czy ona robi menu, które ja muszę gdzieś do czegoś muszę się stosować. No i następna kolej, muszę wyczyścić szafki wszystkie z tych wszystkich słodyczy, różnych rzeczy, bo nie ma mowy o tym, że my będziemy gdzieś tam podjadały codziennie jakieś tam poczucie, drożdżóweczki i inne rzeczy. I potem gdzieś tam po tygodniu się zorientuję, kurczę, to nie działa w ogóle, to jest do niczego, bo ja nic nie schudłam. Także słuchajcie, wiecie o czym mówię. Czyli to nie jest tylko tak, że rzucamy hasło, ja muszę zmienić pracę, na przykład drugi, na przykład drugi przykład, muszę zmienić pracę, no co w związku z tym zrobię? Ja chcę zmienić pracę, to muszę pomyśleć, co chcę zrobić, gdzie chcę pójść, gdzie chcę to szukać. I wysłać CV na przykład. Bądź nie wiem, jak to działa, ale myślę, że wszystko online teraz działa, bo raczej nie ma chyba spotkań offline. Chociaż nawet teraz, jak są agencje tutaj we Włoszech, są agencje czy jakieś tam firmy, które prowadzą, to wszystko się najpierw w CV wysyła, słuchajcie, online, także nie ma innej opcji. Cześć Danusiu, cześć Ewa, super, fajnie, fajnie, że ci trzymać. Także wiecie o czym mówię, wiecie o czym mówię. To był pierwszy punkt, dlaczego tak robimy, że to się gdzieś. To jest powód, że po prostu nie realizujemy tych naszych postanowień. Druga rzecz bardzo ważna, to jest to, że nie planujemy nic. Ja nie jestem zwolennikiem tego, ale bardzo często, słuchajcie, słyszę, czytam, kiedy dziewczyny piszą, nie, ja tam nic nie planuję, bo z planów zawsze nicie wielkie wychodzą, gówno z tego, po prostu się planuje, a i tak wszystko życie zweryfikuje. To jest prawda, to jest prawda, bo ja miałam w zeszłym tygodniu mnóstwo planów, jeszcze w poniedziałek, w ubiegłym tygodniu. Prowadziłam pierwsze spotkanie na Polki są fajne, byłam pełna entuzjazmu, wzięłam siebie, zaprosiłam jako pierwszego gościa. Miała być kawka, miało być, kurczę, kolejne spotkanie, no i nic, no i podziało się. I podziało się z przyczyn ode mnie niezależnych. Oczywiście moja wina, moja jest, wiecie, to jest oczywiście tylko i wyłącznie moja wina, moja nieuwaga, nad którą muszę pracować. Muszę pracować, zacząć robić rzeczy wolniej, nie ślamazarnie, ale wolniej, skupić się na jednej, a nie chcieć zrobić 15 rzeczy na raz, aby szybciej, aby może nie mieć z głowy. Nie o to chodzi. Tylko po prostu taka jestem, tak jestem dziwnie skonstruowana, że chcę zrobić coś szybko. Szybko, tak aby mieć, nie wiem, więcej. Nie mam pojęcia, nie umiem tego zrozumieć, ale nad tym muszę pracować, nad swoją rozważnością i uwagą muszę pracować. Także planowanie musi być, bo słuchajcie, to tak jak u mnie, planowałam, a nic z tego wyszły, bo się stało, co się stało. Ale to nie znaczy, że ja w tym momencie sądziłam, a pierniczę, dobra. Ja jestem chora, ja leżę w łóżku, ja teraz już nic nie mogę zrobić. Fakt, bolało mnie, brałam środki przeciwbólowe, ale pomyślałam sobie, no kurczę, no, nie jestem z tych osób, które, słuchajcie, leżą i nic nie robią. Można sobie na to pozwolić, nie wiem, jeden dzień tam, może dwa, ale ja nie jestem z tych osób, ja muszę coś robić. I pomyślałam sobie, no co ja mogę robić w łóżku? Czytać książkę, oglądać filmy? Na książki nie miałam ochoty, na filmy tym bardziej. Pomyślałam sobie, kurczę, jedyną rzeczą, którą mogę zrobić, to jest mój głos. To jest mój głos. Wykorzystam, słuchajcie, swój głos, bo bardzo, ja to już przy okazji Wam powiem, bo przy okazji bardzo dużo z Was osób mi pisze, że mam bardzo dobry głos, dobrze się go słucha, dobrze się go słucha.
I to już opinia jest od jakiegoś tam czasu, kiedy zaczęłam właśnie rzeczy wcześniej gdzieś tam nagrywać. I pomyślałam sobie, okej, dobra, masz chorą nogę, stłuczoną kostkę, okej, dobra, tu cię boli, leżysz, ale masz komputer, masz telefon, możesz napisać coś i możesz coś nagrać. To możesz zrobić. Nic ci nie będzie. Więc pomyślałam, okej, dobra, to zaczynam te rzeczy robić. I rzeczywiście spodobało mi się, spodobało się też Wam. I pomyślałam, że dlaczego nie, to ma być jakiś tam trend panujący właśnie na kobiecych trendach. Dlaczego nie? Skoro podoba Wam się głos, skoro mogę ten czas tego, powiedzmy, jeszcze nie wiedziałam, czy to będzie tydzień, czy może dłużej. Przypuszczam, że moja rehabilitacja będzie dłuższa. Nie pozwolę sobie teraz już na, wiecie, na jakieś tam wychodzenia, nie wiadomo jakie. Muszę rzeczywiście ją oszczędzać, tę nogę. Ale chodzi o to, że po prostu gdybym nie planowała to wiecie, gdybym nie planowała tych rzeczy, co miałam zaplanowane, to ja przypuszczam, że też bym tych podcastów nie zrobiła, bo wydawało mi się, że to po co one są potrzebne, nie byłyby potrzebne. A w tym momencie, mając jakiś plan te realizacje, czy to środowa kawka, czy kolejny gość, który odmówiłam, to strasznie było przykro, strasznie chciałam po prostu mieć to, żeby była ciąg tego wszystkiego, myślałam, okej, dobra, to ja tego nie zrobię, ale zrobię podcast. Także i dzisiaj sobie myślę tak, jest już ich 8, mówiłam Wam, na YouTubie, także wchodź na YouTube'a, one będą sukcesywnie wygrywane na Facebooka. I gdyby się nie podziało to z nogą, ja bym ich nie nagrała. Ja bym ich nie nagrała, bo byłaby tradycyjnie środowa kawka, byłaby tradycyjnie, no przypuszczam, pewnie by się zaczął wyzwanie to na grupie Żyj Trendy, potem byłoby wszystko to, co by się działo gdzieś tam w ubiegłym roku, ale nie uważałabym, że to jest, że coś może spróbować innego, że coś może zobaczyć innego. Także myślę, że to jest bardzo dobra dzięki Ewa. Także myślę, że to jest bardzo ważna rzecz. Trzecia rzecz, o której chciałam powiedzieć, to to, że często jest tak, że to nie jest nasz cel. I tu Wam dam przykład. Dam Wam przykład, na przykład kogokolwiek, który chce się odchudzać, bądźmy już przy tym odchudzaniu, że chcesz się odchudzać i chce schudnąć, nie wiem, 10 kg. No dobrze. I widzisz, że koleżanka schudła i ona miała jakąś tam dietę i rozmawiasz z nią i to jest jeszcze Twoja przyjaciółka na przykład. Ona mówi, dobra, nie ma problemu, bierz tą moją dietę, stosuj sobie i tak dalej. Ale ta dieta nie jest dla Ciebie. Ta dieta nie jest dla Ciebie, bo Ty masz na przykład inne choroby, Ty na przykład jakiś tam warzyw nie możesz jeść. Ty różne rzeczy nie powinnaś robić. Więc to na przykład jest nie dla Ciebie. Nie dla Ciebie i jeśli nie będzie efektów, to to zarzucisz. A to nie jest prawda, bo gdybyś chciała to rzeczywiście zrobić, gdybyś się zajęła tylko sobą, gdybyś poszła do dietetyka, gdybyś tą dietę uszyła gdzieś na... Dietetyk, nie ty, ale dietetyk uszyłby tą dietę na miarę, na Twoją miarę, dla Ciebie, tak jak się szyje, słuchajcie, nie wiem, sukienki, no to pewnie efekty by były, pewnie efekty by były i to bardzo szybko. Natomiast wzięłaś coś od kogoś. Podobna sytuacja jest tak, i to będę mówić na przyszłej kawce, słuchajcie, jeśli chodzi o biznes. Bardzo dużo osób jest tak, gdzieś tam ogląda, mówi, o kurczę, ona zarabia kasę, to ja też tak chcę. Ja też tak chcę, tym bardziej, że teraz bardzo dużo osób gdzieś tam robi live'y, wyzwania, bardzo, bardzo dużo się dzieje. I gdzieś to się rozrosło właśnie w ostatnim roku, dzięki też im pandemii. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze, ale polega na tym, że po pierwsze, myśli się, że to są łatwo zarobione pieniądze, ale to będę mówić na drugiej, na następnej kawce, na temat biznesu online. I myśli, że Ty też chcesz tak robić. I robisz te rzeczy, i zaczynasz tak robić. Ale, że Ci nie wychodzi, bo nie czujesz się w tym też i dobrze.
bo chcesz to robić, chcesz na przykład robić live'y, ale nie czujesz się w live'ach dobrze. Albo chcesz coś pisać, ale widzisz, że to też ci nie wychodzi. I tak dalej, i tak dalej. I napotykasz oczywiście na początku jakieś problemy i trudności i to zostawiasz. Oczywiście trzeba to wszystko przebrnąć. Wiadomo, że nikt od razu nie jest taki, słuchajcie, chojrak i będzie live prowadzić, bo każdy ma stres, każdy tego się boi na początku. Ale myślę, że większość jest takich tylko dlatego zaczyna, bo ktoś to tak zrobił. Bo ktoś to tak zrobił. Czekajcie. Witaj Basiu, witaj Basiu. No, wymaga dużo zaangażowania, cierpliwości oraz wiedzy. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Dzięki Ci bardzo, Basiu. Klaudia pisze, czasem dopiero po czasie wychodzi coś, co się przydarzyło nam złego, wyszło nam w zasadzie to na dobre. Ja powiem ci, że jestem takiego samego zdania. Tego samego zdania, bo bardzo często jest tak w sytuacji, kiedy się coś nam podzieli źle, widzimy same negatywy, matko, co my teraz robimy, Jezu, kochany, to muszę sobie teraz nie poradzę i tak dalej. Jak się okazuje, że to była jedna z lepszych sytuacji i całe szczęście, że się podziało, bo gdyby coś się nie podziało, to byłoby jeszcze gorzej. Także myślę, że ja się z Tobą, Klaudia, całkowicie zgadzam. Słuchajcie. Jaką czwartą rzecz, która uważam, która jest ważna, przez którą się tam coś nie powiedzie, to jest to, że bardzo często winimy wszystkich wkoło, czyli nie siebie, wszyscy wkoło są winni, bo przez nich właśnie to się stało, bo przez nich to się stało, że ta osoba jest winna, ten jest winny, ta sytuacja się zdarzyła. To jest błędne, bo w większości przypadków, nie mówię wszystkich, ale w większości przypadków to jest nasza wina. I tak jak w moim przypadku, to była tylko i wyłącznie wina, moja nieuwaga, niezdarność, bym powiedziała, robienie wszystko naraz. To była tylko i wyłącznie, byłam tak strasznie zła na siebie, że sobie nawet wyobrażacie, aż się poryczałam, ale nawet nie z bólu, tylko z tej złości na to, że jestem tak nieuważna, że jestem tak nieuważna, że chcę zrobić wszystko naraz i mimo wieku, mimo jakiegoś tam doświadczenia, powinnam już być taka, a taka, a mimo wszystko nie jestem. Także dziewczyny, całe życie się kurczę, uczę, całe życie ja wyciągnęłam z tego wniosku, mam nadzieję. Zobaczymy jak na długo. Zobaczymy jak na długo, ale mam nadzieję, że to mi pozostanie w głowie na długi czas. No właśnie, jako następną rzecz pomyślałam sobie, to jest, że jest za dużo wysiłku. I tak jak dzisiaj już jest, słuchajcie, prawie 2 tygodnie, 13 dni, prawie 2 tygodnie minęło od nowego roku i się okazało, że już nam się nie chce, już nam się nie chce. Kurczę, Boże, odchudzać, zdrowo się odżywiać, biegać, matko, zmienić pracę, trzeba to zrobić, a to mam zrobić, tamto, 10 rzeczy. Chryste, przecież ja tego nie zrobię. I właśnie to jest to, co wróciłam do pierwszego punktu. Za dużo rzeczy naraz. Za dużo rzeczy naraz. A patrzmy pod tym względem. Jeśli założymy sobie tylko odchudzane, takie zdrowe, normalne, mówmy o kilogramie tygodniowo. I niech to trwa 3 miesiące. 10 kilo, niech to trwa 3 miesiące. Patrzmy, co się stanie po 3 miesiącach. Jakich rzeczy się nauczymy. Po pierwsze, wzmocnimy naszą odporność, wzmocnimy naszą energię. Czy będziemy bardziej energiczni, będziemy bardziej usystematyzowani, będziemy bardziej cierpliwe. Na pewno, słuchajcie, to się wiąże. Jeśli zaczynasz biegać, automatycznie zaczynasz się lepiej odżywiać. Jeśli zaczynasz się lepiej odżywiać, automatycznie masz więcej siły na to, żeby robić jakieś inne rzeczy, czyli zaczynasz biegać, bądź ćwiczyć, bądź chodzić na siłownię i tak dalej. To idzie automatem. Czekajcie, co jeszcze rzecz, jest? Nie będę mówić tego, co było na tym, na... No i to, co mówiłam, nie mamy kija nad sobą, nie mamy kija nad sobą.
i dlatego szybko się poddajemy, bo zaczynamy same. I tak jak powiedziałam na początku, jest tyle grup dziś na Facebooku. Doczepmy się do jakiejś grupy fajnej, zorientujmy się, co ta robi, co ta robi, co ta robi, i angażujmy się w życie tej grupy. W życie tej grupy, bo wtedy szybko znajdziesz przyjaciół, a oczywiście wirtualnych, ale znajdziesz przyjaciół, znajomych, którzy będą cię ciągnąć do góry. Będą cię ciągnąć do góry. I tak szybko się nie poddasz. Także myślę, że dobrze znaleźć sobie takie osoby, bądź taką przyjaciółkę. Jeśli nie uznajesz Facebooka, jeśli nie uznajesz grup, to znajdź taką znajomą przyjaciółkę, sąsiadka, nie wiem kogo, która cię pociągnie do góry, która będzie cię też i kontrolować, co jadłaś, a choć idziemy na ćwiczenia, a idziemy biegać, a idziemy, a nie poddawać się i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie taka, wiecie, maruda, która będzie marudzić, a nie, się mi się nie chce, dobra, jednego porcja zjem, nic się nie stanie. Nie, nie, nie taka. Taka, która pójdzie i wyciągnie cię cały czas do góry. Dzięki. Dzięki, Ewa, dzięki, Ewa. Tak, Basiu, oczywiście. Zgadzam się też z Tobą. No i ja myślę, że już tak na sam koniec, dziewczyny, czekajcie, bo jest za 20, żeby to już w minutkę skończyć. Oczywiście ustalmy sobie termin wykonania. Krótki, możemy krótki, ponieważ dobrze, że ustalić na przykład cel na 2021, że na przykład chciałabym, nie wiem, napisać kolejną książkę. Ja mam zamyśle, słuchajcie. Napisać kolejną książkę, i dobrze, ale co się na to wiąże? Na to się wiąże, że muszę wykonać pewną pracę. Podzielić sobie to na miesiące, podzielić sobie na tygodnie, podzielić sobie na dni. I ustalmy krótkie terminy. Ja tu powiedziałam akurat o książkach, ale mogą być na przykład naprawdę jakieś inne rzeczy. Natomiast uważam, przy okazji od razu Wam powiem, żebyśmy się nie bali porażki. Nie bali porażki. Porażki się zdarzają, zdarzają się najlepszym. Mało tego, uważam, że trzeba popełniać błędy, bo na błędach się uczy, o ile te błędy wyciągniesz oczywiście wnioski, bo jeżeli cały czas popełniasz te błędy i właściwie, a dobra, jakoś poszło i nie zwracasz na to uwagę, to nic z tego nie będzie. Ale jeśli popełniasz błąd i realizujesz, dlaczego się coś nie podziała, dlaczego tak się zrobiło, wyciągasz z tego wnioski, to na pewno następnym razem przypuszczam, że popełnisz ten sam jeszcze wielokrotnie, ale z czasem będzie ich coraz mniej, będzie ich coraz mniej. Także myślę, że dziewczyny, to chyba wszystko na dziś. Ja, dziewczyny, coś jedną rzecz Wam chciałam przeczytać. Dzisiaj przeczytałam fajny post pani Pawlikowskiej i to Wam przeczytam. Czekajcie, ja sobie go zapisałam. Zrobiłam screena z tego. Wejdźcie dziś. To jest po prostu. Napisać coś takiego. Czekajcie, niech otworzę. Nie otworzę. A, jest. No, dobra. Zacznij robić codziennie. Codziennie. W niedoskonały sposób. Tak jak potrafisz dzisiaj. Za miesiąc będziesz w tym trochę lepsza, za pół roku będziesz to robić instynktownie, za rok znajdziesz w tym mały wymiar i będziesz to robić, będziesz na drodze mistrzostwa. Ale zacznij dzisiaj. Także myślę, dziewczyny, że tym optymistycznym akcentem zakończę dzisiejszą kawkę. Było mi bardzo miło, bardzo dużo Was było, nawet do końca. Cieszę się bardzo. Dziewczyny, bardzo, bardzo Wam gorąco dziękuję za dzisiejszy udział. Jeśli możecie, to oczywiście udostępnijcie dalej tą kawkę. Bardzo, bardzo mi było miło. Moim marzeniem jest zawsze, żeby było 100 osób na kawie. Dziś było sporo, ale jeszcze do setki brakuje. Także dziewczyny, dzięki Wam bardzo. Jeszcze raz przypominam, że w poniedziałek będzie z nami mądra babcia. Dziewczyny, po prostu wow. Cieszę się strasznie, strasznie, strasznie się cieszę, że będę miała przyjemność rozmawiać z taką kobietą. To jest po prostu szok. Bardzo, bardzo się cieszę. No i tyle, no i tyle. Także dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy dzień, za dzisiejszą kawę. Oczywiście kawę nie wbiłam, już Wam kończę.
Miłego dnia. Trzymajcie się, kochany. Dbajcie o siebie. No i zaglądajcie na tego YouTube'a. Tam jest już sporo tych podcastów. I dajcie znać, co na ten temat sądzicie i czy Wam tematy odpowiadają. A mam nadzieję, że cały czas będę oscylować w temacie rozwoju osobistego, bo ja jestem tego fanką, fanką rozwoju, uwielbiam te rzeczy robić, bardzo się tym interesuję. I myślę, że także Wy, bo wiem, że wiele z Was jest w wielu innych grupach i się bardzo, bardzo mocno udzielacie i bardzo dobrze robicie, bo właśnie na tym polega rozwój. Trzymajcie się, kochani. Trzymajcie się. Do poniedziałku. Trzymajcie się. Pa.